Do nietypowego zdarzenia drogowego doszło 12 lipca 2023 roku na autostradzie A1 na wysokości miejscowości Stobiecko-Szlacheckie. Około godziny 19:30 policjanci zostali wezwani do zdarzenia, które zakończyło się szczęśliwie dla wszystkich jego uczestników. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że od Toyoty Avensis jadącej w kierunku Katowic z nieustalonych na chwilę obecną przyczyn urwało się przednie koło. Uderzyło ono w jadącego środkowym pasem busa, po czym siłą uderzenia zostało przerzucone na nitkę prowadzącą w stronę Łodzi i trafiło w Nissana. Jak relacjonowali uczestnicy tego zdarzenia, wszystko działo się bardzo dynamicznie i wyglądało jak sceny z filmu. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń. Kierowcy byli trzeźwi, natomiast z powodu uszkodzeń powypadkowych funkcjonariusze zatrzymali dowody rejestracyjne od Toyoty, Opla Vivaro oraz Nissana. Wykonane na miejscu policyjne czynności wskazują, iż było to zdarzenie losowe spowodowane niezawinioną niesprawnością techniczną pojazdu.